Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię pochodzącą z 2018 roku z turnieju kandydatów rozgrywaną w Berlinie. Był to turniej, w którym uczestniczyli zawodnicy czołówki światowej i walczyli o wejście do meczu z Magnusem Carlsenem. Zwycięzca tego turnieju taką przepustkę otrzymywał. Przy partii, przy szachownicy spotkali się Aronian, Levon z Kramnikiem, Władimirem. Panowie w obecnym czasie mieli ranking Aronian 2794, Kramnik dokładnie 2800, także widzimy, te rankingi są mega wyśrubowane. Kramnik 14, mistrz świata, moi drodzy. Dzierżył ten tytuł 7 lat, pogromca Gary Kasparowa. I tutaj ciekawostka, Władimir Kramnik zastosował nowinkę, uwaga, którą trzymał w tajemnicy przez 19 lat. Nie wiem, czy tyle bym wytrzymał z nowinką szachową, moi drodzy, no ale Kramnik, no niesamowity zawodnik, niesamowity szachista z ogromną pamięcią i świetnym podejściem do szachów, podejściem do gry, technika niebywała. Moi drodzy, Kramnik już jest na szachowej emeryturze, jeśli chodzi o grę zawodniczą. Przejdźmy do rzeczy. Aronian rozpoczął ruchem E4. Kramnik często odpowiadał właśnie już E5. Grał sobie tak dosyć twardo, dosyć mocno. Nie komplikował sytuacji, chyba że się nadarzyła okazja. Próbował grać w miarę symetryczne pozycje. Lubił grać po prostu E5 na E4. Podsumowując, skoczek C6. Bronić trzeba. Goniec B5. Widzimy, szykuje nam się tutaj partia hiszpańska, ale Kramnik nie zagrał standardowego posunięcia A6 w tym momencie, tylko wyprowadził skoczka na F6. Tak też można z atakiem. Tutaj jeżeli białe zrobią roszadę, no to również można tutaj wybić. Tu są masa wariantów, które się pojawiają po ruchu D4. W tym momencie Aronian zagrał D3, spokojnie obronił pionka, tak też można oczywiście grać. No i goniec C5, a tutaj Kramnik oczywiście 3 figury wyprowadza jak najszybciej i jest dobrze. W tym momencie białe postanowiły tego skoczka wybić. To jest ruch teoretyczny, tak się grywa. Celem tego posunięcia jest to, żeby zepsuć przede wszystkim strukturę pionów czarnym. Widzimy, że musimy tutaj, musimy odbić pionkiem z D, bo jakbyśmy odbili tutaj na C6, no to myślę, że skoczek jest w stanie zbić nam po prostu pionka, a po tym ruchu ten pionek jest nietykalny, dlatego że mamy hetman D4 z atakiem na skoczka i z atakiem na F2 z groźbą mata, więc czarne tutaj zyskują po prostu figurę, więc ten pionek E5 jest na razie nietykalny. Roszadę zastosował tutaj Aronian, hetman E7, H3 zagrały białe. No i moi drodzy, jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie w 7. ruchu czarnych Kramnik właśnie zagrał tą nowinkę, ten niespodziewany ruch. Piekielnie ciekawe posunięcie, muszę przyznać. Teraz już po tych latach od tej partii, to w zasadzie 2 lata, ale 2 lata dla szachów to też jest w dzisiejszych czasach i dużo, bo teoria tak idzie szybko do przodu, że to jest taki ruch dla nas w miarę naturalny. Bardzo ciekawy ruch, jak ktoś zgadnie, no to super, albo jak ktoś widział, też fajnie. Moi drodzy, jest to ruch wieża G8. Kompletnie dziwne posunięcie na pozór, bo jak ktoś byłby, powiedzmy, totalnym amatorem szachowym, miłośnikiem szachów i zagrałby taki ruch wieża B8, no to ja nie wiem, jaka interpretacja byłaby w tej analizie, ale skoro zagrywa to Władimir Kramnik, były mistrz świata w szachach, 2800 ranking, no to słuchajcie, coś musi być na rzeczy. Plan jest prosty. Moi drodzy, czarne planują tutaj atakować G5 tego króla. Posunięciem G5. Widzimy, że goniec świetnie stoi, tutaj wiąże pionka F2. Goniec również spogląda na pionka H3. Skoczek jest w gotowości do ataku przez G4 lub przez H5. Hetman potem jest też w pośpiechu tutaj z tej strony, jest przygotowany w każdym razie do ataku. Wszystko wskazuje na to, że ten atak musi się udać. Moi drodzy, Aronian w tym momencie, nie chcę użyć takiego słowa, ale trochę chyba zgłupiał, przepraszam za to słowo, może powinienem jakoś inaczej to nazwać, może zdębiał, moi drodzy, bo nie wiedział, co zagrać i popełnił już, po prostu popełnił błąd. Moi drodzy, zagrał król H1. No, Zagrał król H1, może nie jest to jakiś super straszny błąd, ale tutaj czarne zyskują już potężną inicjatywę. Król H1 był zbędnym ruchem. Ja tak to zaznaczam, ponieważ zawodnicy tego formatu nie powinni zagrywać takich ruchów. Jedna niedokładność i pozycja się może sypać. Moi drodzy, jak dalej wykonywał ruchy Kramnik? Mianowicie skoczek H5. Nie czeka na nic tutaj czarny. Czarne na nic nie czekają. I próbują tutaj odsłonić hetmana, co się dzieje na naszych oczach, i próbują grać G5. C3 ze strony tutaj Aroniana, moi drodzy. No i posunięcie G5. Od razu idzie G5. Niech nas nie zmyli to, że skoczek tutaj może zbić pionka, bo nie może. To się nie opłaca białym, dlatego że wieża zbija, goniec wybija i hetman wybija. Dwie figury za wieżę i za pionka. W tym wypadku w środkowej fazie partii to jest przewaga zdecydowana czarnych. Więc no taki ruch nie wchodzi w rachubę. Skoczek wybił tutaj pionka na E5. Moi drodzy, no dobrze, jeżeli hetman wybija na E5, no to hetman wybija na H5 i białe są z pionem więcej, jest związanie, więc za bardzo tego ataku nie widać, a grożą później widły na D4. Oczywiście hetman nie może wybić, tutaj Kramnik się bardzo dobrze przygotował, zagrał od razu G4. Stracił pionka i kolejnego pionka poświęca dla ataku. Niesamowita sprawa. Moi drodzy, w partii nastąpiło D4. Zaraz do tego ruchu dojdziemy, ale pokażę wam, co by się zadziało, jakby pionek wybił tutaj na G4. To samo będzie, jeżeli skoczek wybija na G4, no to najpierw goniec by wybił na G4, a potem pionek na G4 wybija. I uwaga! Dzieje się dokładnie to samo. Po wybiciu na G4 czarne wygrywają automatycznie. Jak ktoś jest ciekawy, bardzo proszę zatrzymać sobie film i spróbować znaleźć kontynuację. Jeżeli ktoś znalazł, gratuluję. Ja już pokazuję rozwiązanie. Uwaga, hetman H4 z szachem. Jedyne posunięcie król G1 i skoczek na G3 z groźbą nieuniknionego mata. Widzimy, że pionek nie może tego skoczka zbić, bo tutaj goniec ma związanie. Moi drodzy, mat jest nieunikniony. Mat w jednym ruchu, niezależnie jaki ruch wykonują teraz białe na szachownicy. Także bić w ten sposób nie można. Tutaj Aronian przytomnie zagrał ruch D4. No i goniec oczywiście wraca na aktywną pozycję, spróbując tego skoczka stąd wypędzić. No jeżeli, moi drodzy, teraz by nastąpiło bicie na G4, no to sytuacja się troszeczkę zmienia, bo już nie ma tego gońca, który tutaj związuje, ale nadal pozycja jest przegrana. Mógłby nastąpić wariant, mianowicie taki. Uwaga, hetman daje szacha, król G1. Goniec najpierw wtrąca tutaj bicie, grozi mat na H2, więc odbić tego gońca trzeba koniecznie. Goniec bije na G4. Widzimy tutaj cztery figury są zainteresowane atakiem na króla. Jeżeli hetman odejdzie, no to gdziekolwiek w zasadzie, no to mamy tutaj opcję goniec na H3 z zyskaniem materiału i poświęceniem później skoczkiem na G3. Uwierzcie mi, moi drodzy, że tutaj na pewno jest przegrana. Mogłoby F3 na przykład nastąpić, co jest ruchem teoretycznie lepszym w tej beznadziejnej pozycji, ale też trzeba wiedzieć, jak ją wykończyć. Moi drodzy, goniec H3 mogłoby nastąpić. Grozi proste zagranie wieża G2 z masakrą. Wieża F2 mogłaby zagrać. I teraz, moi drodzy, bardzo ważne posunięcie w ataku. Tak, w ataku zdziwicie się, jaki to jest ruch, ponieważ wieża zagrywa na D8. Dlatego, że atak tu się dzieje, prawda? Z tej strony jest atakowany król, a zagrywa wieża D8 dla ataku. Tak, wprowadzamy wieżę z tempem. Ostatnią figurę do gry, jeżeli jest taka możliwość, trzeba z tego korzystać. Na przykład hetman mógłby ruszyć na C2, żeby wzmocnić obronę na G2 i w tym momencie skoczek na G3. Moi drodzy, no i tutaj wiele posunięć mogą zagrać białe, typu wieża D2. Tu się i tak sypie pozycja, ponieważ tu jest bicie, potem jest na króla hetman na H1 na przykład. No ale powiedzmy, co będzie, jak pionek zbije na H3, co się najbardziej nam narzuca. Tutaj również jest kontynuacja wygrywająca. Jeżeli dajemy mata w czterech ruchach, bardzo proszę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie zatrzymać film, moi drodzy, już pokazuje rozwiązanie. Mianowicie wieża D1 szach. Piękne poświęcenie wieży. Zobaczcie, hetman wybija tą wieżę, bo nie ma wyjścia. Tu chodzi o to, żeby odciągnąć hetmana od tej drugiej linii. I teraz skoczek bije na E4, moi drodzy, z szachem. No, jeżeli tutaj król ruszy na F1, to dostajemy mata na F2. No, jeżeli król poruszy się, powiedzmy, na H2, no to dajemy szacha. na G3, król H1, skoczek F2 mat. Jeżeli król H1, to myślę, że hetman H3, wieża na H2 i skoczek na F2 z matem. Oczy, tutaj wyobraźnia musi nam mocno zadziałać. A jeżeli będzie wieża G2, moi drodzy, dajemy mata w dwóch posunięciach. Kolejny fajny przykład, fajne zadanie. Zatrzymajcie sobie oczywiście materiał, ja już pokazuję rozwiązanie. Hetman F2 szach, nie można zbić hetmana, wieża ładnie broni, król H1 i mat na G2. No tak mogłoby teoretycznie nastąpić, dlatego też w tej pozycji już tutaj cofamy. Po G4 nastąpiło D4, jeszcze raz goniec na D3 i nie było tego bicia na G4, tylko białe zagrały G3. Słusznie, trzeba jakoś tego króla chronić. W tym momencie goniec oczywiście tego piekielnie mocnego skoczka wybił w tym wypadku. Wybicie i hetman spokojnie wybił na E5. Nie ma tu może jeszcze jakiegoś takiego szalonego ataku na króla, ale zobaczcie, że wszystko jest pod kontrolą. Ani goniec nie może iść na aktywną pozycję. Tutaj grozi jakieś bicie z odsunięciem roszady króla. No groźne rzeczy się dzieją. Goniec bardzo dobrze gra, bardzo dobrze broni pionka, mimo że nie został wyprowadzony, to jest bardzo ważna kwestia. Gońce niekoniecznie muszą wychodzić, żeby już być aktywne. Moi drodzy, hetman zagrał na D4. No próba wymiany hetmanów. I powiem wam w tajemnicy, albo i nie, że wymiana hetmanów również byłaby całkiem niezła dla czarnych, ale to jest troszkę wyższa szkoła jazdy, sprawa techniczna, słabe pola i tak dalej. Tutaj jeżeli atakujemy, to głównie trzeba zachować te hetmany, dlatego hetman Kramnika wrócił na E7, no i tutaj H4. No i teraz uwaga, wydaje się, że białe tutaj się obroniły od tego szaleńczego ataku Kramnika i pięknego planu wieża G8. Zobaczcie, że też hetman nie może zbić wieży na H8, bo już tam nie stoi. Tutaj bardzo ciekawie to wygląda. I w tym momencie Kramnik zagrał C5, po prostu zaatakował tego hetmana. Hetman poruszył się na C4. Goniec z tempem zaatakował hetmana. Hetman dał szacha. No te ruchy nie są najlepsze w tym wypadku, bo jeden szach nic nie grozi. Niby grozi tutaj bicie na B7 teraz, ale C6. Hetman ładnie zasłania B7, pionek zasłania króla. No wszystko pięknie się układa. Hetman na A4 ze strony Aroniana, moi drodzy. No i teraz trzeba znaleźć kolejne bardzo dobre posunięcie, które powoduje tutaj wielkie ciśnienie na białych. Kolejny ruch, który jest agresywny, no to myślę, że szukamy takiego słabego punktu, gdzie można się zahaczyć. Jest to punkt E4, moi drodzy. Jak się zahaczyć na ten punkt E4? Posunięcie F5 ze strony Kramnika, bardzo dobry ruch. Tutaj jak nastąpi bicie, no to goniec wchodzi na diagonale i się robi już piekielnie niebezpiecznie. Jakaś potem dama wejdzie na E2, na F3 i dajemy praktycznie mata. Moi drodzy, w tym momencie goniec zagrał na G5. No i teraz pytanie, co zrobić z tym hetmanem? Czy gdzieś odejść, tracić tempo, czy zbić wieżą, moi drodzy? Czy zbijamy tutaj wieżą tego gońca? Tak, oczywiście, że wybijamy, nie tracimy tutaj czasu na jakieś zbędne posunięcia. Jakość trzeba poświęcić, jak atakujemy. Wiem, że może nie widać tego jeszcze od razu, że tutaj czarne wygrywają, czy coś w tym stylu, czy mają super ekstra pozycję, że już bardzo łatwo widać, jak to wygrywać. No może to nie jest takie super widoczne, ale dla czołówki światowej jest to bardzo widoczne, moi drodzy. F4, no i tutaj po F4 widzimy, jest opcja wybicia, no chcemy rozbić to centrum. Co by było, jeżeli białe by wybiły tego pionka na F4? Moi drodzy, nie byłoby zbyt dobrze, ponieważ skoczek wybija i tu zaraz wchodzi hetman. I na przykład wieża G1 niby leci do obrony, no to hetman wybija, moi drodzy. Powiedzmy wieża na G3. Tutaj byśmy mogli dać wtrąconego szacha, król nie ma tutaj opcji innej jak na G1, no i dajemy widełki, odzyskując trochę materiału, ale nadal zostajemy z pięknym atakiem. To jest forcing, takie ruchy są raczej nieuniknione ze strony białych. Król F2 i moi drodzy, teraz trzeba zagrać takie dosyć spokojne posunięcie. Mianowicie długa roszada, no i w zasadzie białymi się można poddać. Zobaczcie, wszystkie figury są w akcji na króla. Również goniec jest w gotowości, hetman jest w gotowości. Król nie ma pomocy ze strony białych figur. Jest to totalnie wygrana pozycja. Atak na marginesie, mat w 6, ale to jak już ktoś chce sobie poszukać, to bardzo proszę. Ja się już tu nie zagłębiałem. Pozycja jest na tyle oczywista, że 0-1 trzeba wpisać do blankietu. Moi drodzy, w tym momencie po F4 hetman poruszył się na D1. No i teraz oczywiście wtrącamy kolejne posunięcie. Wieża D8, to już sobie mówiliśmy. Wszystkie figury muszą wejść do akcji. Hetman zagrał na C1 i Kramnik wybił na G3. Powiem tak, tutaj białe nie zajmują się odbiciem pionka, bo dają tylko pożywkę czarnym jeszcze bardziej w ataku. Król skoczek by odbił i byłaby kolejna masakra. Tutaj goniec sobie potem świetnie radzi. No skoczek ruszył na A3. No trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Oczywiście tylko czy skoczek jest w stanie pomóc. Tutaj chodzi też o łączenie tych figur ciężkich na jedynce. No tutaj Kramnik już zagrywa bardzo mocno. Wieża D3. Naciskając i pomagając pionkowi, tutaj grozi już jakieś bicie na F2, wtargnięcie na przykład wieży. Wieża zagrała na D1, moi drodzy, i teraz znowu następuje piekielny cios ze strony Kramnika. Moi drodzy, Kramnik kombinacyjnie grał genialnie. Genialnie grał kombinacyjnie i wykorzystuje tu swoje umiejętności w tej pozycji, mianowicie zatrzymać sobie proszę czas, jeśli ktoś jest chętny, moi drodzy, a ja już pokazuję rozwiązanie. Po raz kolejny goniec D5. O co chodzi w ogóle? Łapiemy się za głowę. Przecież tutaj wisi wieża, tu podstawiamy się pod pionka. O co, moi drodzy, tu chodzi? No mianowicie, jeżeli tutaj pionek wybiłby gońca, no to hetman wjeżdża na E4 z matem, z szachami. No król by na G1 ruszył, wybijamy i tutaj hetmanem i wieżą i skoczkiem dajemy sobie radę z matem. Nie będę nawet tego pokazywał, można sobie przepatrzeć, to jest na tyle oczywiste, że nawet zawodnik bez kategorii szachowej mata tego powinien znaleźć na pewno. Co będzie, jak wieża zbije na D3? Moi drodzy, hetman zbija na E4 z groźbą mata, jeżeli F3 wybijamy wieżę i te maty znowu są nieuniknione. Totalna masakra na królu. Posunięcie F3 ze strony białych. Moi drodzy, i co robi z tym Kramnik? Wiszą mu dwie figury, no może odbić wieżę, hetman odbije, ale co z gońcem dalej, tak? Tutaj Kramnik absolutnie się tym nie przejmuje. Idzie na całość. Wybija na F3 pionka. Moi drodzy, w tym momencie, jeżeli wieża by wybiła na D3, tak nie było, ale jeżeli by tak się stało, to też trzeba zauważyć, to mamy piękne zbicie na E4. No nie mamy wprawdzie szacha, ale zobaczcie, wieża E3 i łapiemy hetmana. Czyżby? Niestety, nic tutaj dobrego dla białych się stać nie może. Czarne grają F2 z szachem. Zobaczcie, jedyny ruch to jest wybicie hetmana. I goniec daje mata królowi na H1. No piękna pozycja końcowa by powstała. Zobaczcie, wszystkie prawie figury, znaczy dwie figury zostają u czarnych, wszystkie zostały poświęcone, żeby zaatakować króla. Może nie wszystkie, ale większość tych silniejszych figur. Moi drodzy, no tak nie było. Po tym ruchu białe wybiły tutaj tego gońca i jak wygrywać tą pozycję dalej, bo tu już jest wygrana, tylko trzeba umiejętnie to rozegrać. No to nie jest takie proste oczywiście na pierwszy rzut oka. Moi drodzy, hetman E2, ale myślimy, o co chodzi. Przecież wieża gra na E1 i tracimy hetmana. No moi drodzy, szukamy rozwiązania. Po G2 w tym momencie białe się poddały, ale my musimy wiedzieć dlaczego. No i teraz tak, po ruchu G2, jeżeli nastąpi posunięcie król na G1, dajemy tutaj szacha na F2, na przykład, no król może oczywiście zbić, ale to wtedy dorabiamy tutaj hetmana z szachem i matem. Jeżeli król na H2, no to dorabiamy hetmana z szachem, wieża wybija na G1 i F1, moi drodzy, z szachem, król na H1 i możemy dać tutaj bardzo ładnego mata na H3. Piękny atak, przepiękna pozycja, która była analizowana już na arenach światowych, moi drodzy. Gratulujemy Kramnikowi tej partii. No cóż. Dziękuję serdecznie za uwagę, polecam partię Władimira Kramnika, Lewona Aroniana również, tym razem troszeczkę tutaj przeciwnik go zaskoczył i musiał się męczyć z nową pozycją. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, cześć!